Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, jak wiecie, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, no to jest w zasadzie związek federalny. Także jest 50 stanów, no i 50 stanów, gdzie w Kongresie Amerykańskim każdy stan ma dwójkę senatorów, także 100 senatorów, 435 reprezentantów. Reprezentanci zależą od ilości mieszkańców w każdym stanie, no i mają prokuratorów generalnych. No i teraz prokurator generalny z Missouri i z Luizjany, czyli no te takie południowe, konserwatywne, republikańskie stany, zaskarżają rząd w sumie federalny, no i zaskarżają te wszystkie kompanie techniczne o to, że po prostu zrobiły jedno wielkie przedsiębiorstwo cenzury. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowane. Każdy normalny człowiek to się zastanawia w środkach społecznych, platformach społecznych, tak jak Facebook, czy Twitter, YouTube, czy Google. Co to znaczyło, że te kompanie zdecydowały, czy tam wybrały, żeby, no, można powiedzieć, cenzurować, tak? Cenzurować to jest zabronione, wolność wypowiedzi w Ameryce jest zagwarantowana w konstytucji, tak samo jak wolność do posiadania broni. No ale komuniści amerykańscy mówią, że informacje, czy wolność słowa tak, ale tylko nasza wolność słowa, wasza wolność słowa to jest mowa nienawiści albo dysinformacja. No teraz te używanie komuniści chińscy. Chińczycy zaczęli to używać 3-4 lata temu. Wszyscy tłumaczyli, że to nie dojdzie do Ameryki. No ale niestety doszło i to jeszcze z większą zemstą. Teraz setki najróżniejszych stron e-mailowych pomiędzy przedstawicielami środków masowego oszukaństwa i całego tego bagna w Waszyngtonie, federalnego bagna, jak oni sobie tam tłumaczyli nawzajem, co mają robić, co jest pozwolone, co nie jest pozwolone, tak jak wspominałem, Missouri i Louisiana. No i ten całe te ściganie tej misinformacji, dysinformacji, czy to było legalnie, no to w sumie była taka widoczna zmowa. To była widoczna zmowa, każdy normalny człowiek widział, że w tym jest zmowa. Te kanały, które znikały, te posty, które znikały, te konta, które były usuwane, także prokuratorzy generalni pokazali biało na czarnym, czarno na białym te wszystkie e-maile. To w zasadzie pokazuje, że państwowa, federalna, komunistyczna cenzura istniała. Jeżeli tak się poczyta, no to tak oni środki przekazu, no to udawały także, że nie wiedzą co robić, ale co najgorsze w tym wszystkim to jest to, że Biały Dom i Partia Demokratów, Partia Komunistyczna, no nakazywała, w sumie nakazywała iść w tą stronę, iść w tamtą stronę. Teraz sędzia powiedział, że w takich wcześniejszych przesłuchaniach, no to prokuratorzy generalni będą mogli dołączyć jeszcze więcej tych przykładów tego wszystkiego. No, to już było za plecami Trumpa. To jest właśnie to najgorsze, że Trump przyszedł, tak jak Pfizer, powiedzmy. Trump dał miliardy dolarów Pfizerowi, a Pfizer czekał z ogłoszeniem, powiedzmy, wyników po tydzień, czy tam 5 dni po wyborach amerykańskich. Także to jest właśnie tego rodzaju bandytyzm komunistyczny. To jest
jest, oni po prostu swoich pilnują i doprowadzili do tego, że wybrano między innymi Bidena. Już zapominając, czy te głosy były prawidłowe, czy nieprawidłowe, środki przekazu po prostu zamieniły się, środki masowego przekazu zamieniły się w cenzorów. I to z jedną wielką ochotą. To po prostu tak jak w tych niektórych obozach koncentracyjnych, czy w gułagach, zawsze byli bardziej tacy napaleni aktywiści, no i zawsze starali się niszczyć, można powiedzieć, przeciwnika. Tam Facebook, no to często się tam pytał Białego Domu, co mają robić, jak tam na przykład święty Antoni Foci, był oficjalny kanał, no ale to była zmyłka, no to oni mówili, że to nikt nie jest z naszych, to nie są nasi ludzie, to nie jest Antoni Foci. To później Facebook powiedział tak, wszystko będziemy robić, będziemy to wszystko kasować. Ten Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom Zakaźnym, no to już w ogóle, oni tam tłumaczyli, co Facebook, no wszystkie te platformy mają robić, no i oni kasowali, Twitter kasował, Twitter im powiedział, że mają kasować wszystko, jeżeli tam ktoś będzie pisał o microchipsach. No, większość ludzi, którzy czyta o jakichś takich tych microchipsach, no to po prostu drapie się w głowie, że ktoś w to wierzy, patrzy się na tych ludzi, jakby mieli jakieś tam foliowe bereciki. No są microchipy do oznaczania psów i kotów, no ale to nie w tej szczepionce, tak? W szczepionce, w tym płynie, no to nie jest to taki mały microchip. Te wszystkie microchipy, które w zasadzie komuniści chcą, żeby wszyscy mieli wszczepieni, no to jednak jest troszeczkę objętościowo więcej tej elektroniki, tego nadajnika i tego zasilania i tak dalej, i tak dalej. No też tłumaczyli, że muszą usuwać najróżniejsze takie legendy, czy tam plotki idiotyczne, że ludzie mogą się zarazić od tych ludzi, którzy byli zaszczepieni. No ale to każdy normalny człowiek powinien mieć prawo do wysłuchania, do posłuchania. Jak się da, najgorsze jest to, że jak się da noża cenzorom, no to później nie ma końca, tak? To jest po prostu równia pochyła, to tak jak było z homoseksualizmem. W 1973 roku Rada Psychiatrów Amerykańskich z 11 ludzi, z czego 6 było homoseksualistów, stwierdziło, że to nie jest choroba psychiczna. No i 2022 mamy to, co mamy. Transwestyci, dzieci są adoptowane, dzieci mają amputowane przyrodzenia, szczególnie chłopcy, kiedy mają tą euforię transgenderową. No i tak samo właśnie z tym Twitterem. Te całe usuwanie pozwala na to, że nie ma końca, że ten Twitter, Yahoo, YouTube, nie YouTube, to po prostu tą brzytwę ostrzą i to, co jest coraz gorzej. No, konstytucja mówi, że tak nie może być. No, Facebook ciągle się pytał z tymi najróżniejszymi nowymi teoriami i wszystko musiało być odkłamywane, no ale ludzie się właśnie też pytali, ludzie się zastanawiali o przypadkach żółtaczki, czyli tego zapalenia wątroby, że zmienia jakiś tam kolor krwi, no ale ludzie mają różne efekty uboczne, ludzie umierali, ludzie reagowali, nie ma prowadzonych badań, w każdym razie może są prowadzone badania, ale nie były publikowane przed i po. No ale jest na przykład taki syndrom Guillain-Barré, to ludzie tracą mięśnie, to znaczy to jeżeli dostają to. No i normalnie to jest pomiędzy 10 do 40 osób na milion, no a się okazuje, że
szczepionki, no to jednak to się wszystko podniosło. No kłamią, prasa wszystko kłamie. Usuwali ludzie, kwestionowali potrzebę szczepienia dla dzieci. No i każdy normalny człowiek rozumie, że dziecko, które chodzi do szkoły, no to ma zasmarkany katar, jest ma wirusa, ma grypę. No grypa czy koronawirus, no to jest bardzo blisko, to są wirusy te grypowe. No i w szkołach to dzieciaki są zasmarkane, przechodzą to średnio 7, 8, 9 razy w roku, bo w szkole to jest albo miał, albo ma, albo będzie miał. Także te wszystkie antyciała, antybady, no to w tych dzieciakach są nieustannie produkowane. Także dzieciaki mniej chorują z tego powodu, że ciągle tam jest jakieś zapalenie. Dorośli, no to zawsze myją ręce, nie smarczą, nie harczą, kichają w jakąś chusteczkę, to się tak wszystko nie roznosi. No i nie mają tego automatycznego samo odporności, no ale takich rzeczy ludzie nie mogli pisać. Ludzie kwestionowali to, że ktoś powiedzmy był chory, a mimo wszystko go zmuszali do tego, żeby brał szczepionkę, no bo to wymagała praca, bo to wymagała szkoła i tak dalej. Także no kłamali też, że ten centrum tych kontroli chorób zakaźnych, no to nie ma badań jeszcze z farmaceutycznych, także to wszystko było pomijane, no ale kasowali. Twitter ogólnie rzecz biorąc rozmawiał bardzo często z tym Centrum Chorób Zakaźnych, no i oni zawsze się pytali, co mamy robić, kogo mamy ścigać, kogo mamy szukać, kto jest podejrzany, kto powinien być usunięty. Powiedzmy organizacja czy instytucja rządowa mówiła prywatnej firmie, a prywatna firma bardzo chętnie biegała i wrzucała po prostu tych ludzi do pieca. No nie dosłownie, ale to właśnie tak w tych obozach zakłady. Byli skłonni ludzie, którzy po prostu niszczyli innych ludzi. No ciekawe było, że Biden był zapytany o tym misinformacji na tych platformach społecznościowych i jaka jest rola Facebooka, no to Biden powiedział, że Facebook zabija ludzi, że Facebook zabija ludzi, dlatego i on powiedział, że popatrz się na to, że ludzie największe zachorowania są wśród tych niezaszczepionych. No i kiedy Facebook nie usuwa tych fałszywych informacji czy tych opinii, no to, że Facebook zabija ludzi. No to zmuszał ich i oni po prostu się poddawali, bali się. No, ale ciągle się pytali, ciągle konsultowali, ciągle starali się zrobić i to, co rząd im nakazuje, no ale to były szantaże po prostu, no część oni się bali, ale zostało to upaństwowione, ta informacja publiczna, wolna informacja publiczna została skomunizowana, została upaństwowiona, no i oni współpracowali ręka w rękę z komunistami, bo komunistom zależało na tym zamknięciu, komunistom zależało na tym, żeby rozdać się parę trylionów dolarów, komunistom zależało na tym, żeby był totalny rozgarniarz. Komuniści sobie wyobrażają, że na tych ruinach kapitalizmu po prostu zbudują piękny komunizm. No i to i za każdym razem, łącznie z teraz z Ameryką, jest ciągle ten
problem. Tak jak człowiek się zastanowi, dlaczego to się działo, no kontrola, kompletna kontrola. Ludzie teraz zostali tak zmanipulowani i tak zastraszeni, że to głowa boli. No, to, co wprowadził Biden, żeby urzędnicy państwowi z Urzędu Podatkowego, żeby mieli broń. Ten IRS, czyli Urząd Podatkowy, kupił kilkadziesiąt tysięcy broń dla swoich użytkowników. No ale to jest taka powolne upaństwawianie. To wszystko ma być upaństwowione. Przepraszam, zaczęło się wszystko od informacji. No jeżeli Biden oskarżył te publicznie te media, że zabijają ludzi, dlatego że nie cenzurują, no to co oni mówią prywatnie, tak? No to jest właśnie ta skala tego wszystkiego. Ten cały Foci, cały ten sekretarka prasowa, no tu też jest ciekawe, że sekretarka prasowa Bidena, no to musi być lesbijką i musi być czarną, no i wyszło na to, że ona nie za bardzo ma te wszystkie klepki pod sufitem, no ale prokuratorzy generalnie właśnie zaskarżają Fauciego, zaskarżają sekretarkę prasową, zaskarżają ten cały ministra zdrowia i służby społecznej. Wszyscy wiedzą, że Twitter, YouTube, te wszystkie platformy, Google współpracował ręka w rękę, żeby cenzurować te wszystkie covidowe informacje. Także dobrze by było, dobrze będzie, że to wszystko wypływa. No a wypływa. Jak to mówią, oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzwonieniem o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na tych, którzy walczyli z cenzurą. Cenzura nigdy nie jest dobra. Brak dialogu nigdy nie jest dobry. Zamordyzm nigdy nie jest dobry. Jednopartyjność nigdy nie jest dobra. Także że to smutne jest, że w Ameryce doszło do takiego momentu, do jakiego doszło. No ale wszyscy się otrząsają. Wszyscy się otrząsają. Szczególnie republikanie, konserwatyści się otrząsają, ale bardzo dużo demokratów. Demokraci zauważyli, że po prostu zostali zrobieni w bambuko przez komunistów, no i że ich w zasadzie partia została ukradziona przez paru krwiożerczych maniaków, którzy po prostu mają parcie na władzę i zrobią wszystko, żeby doprowadzić do tego. No, 40 lat pompowania nienawiści wśród Amerykanów do Ameryki zrobiła swoje, no ale teraz ludzie się budzą, ludzie się otrząsają. Zdrowia dla normalnych.